dobry, Edyta Plich, Towarzystwo Inteligentnej Młodzieży. Dzisiaj z nami jest Tosia z Liceum Żeromskiego. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Tosiu, Liceum Żeromskiego znajduje się w ścisłej czołówce rankingu. Jak znalazłaś się w tej szkole? Co Cię do niej przekonało? Ogólnie to już od gimnazjum bardzo chciałam iść na biolchem. I właśnie na tym, można powiedzieć, że na tym rozszerzeniu jestem. Wiedząc, że ta szkoła jest dobrze pod względem biologicznym, ale też pod względem matematycznym, bo matematyka jest dla mnie również ważna, poszłam na dzień otwarty i jakoś tak poczułam taką więź z tą szkołą. Trudno mi to wyjaśnić, ale po prostu poczułam, że to jest szkoła, w której powinnam się znaleźć. No i jak złożyłam papiery, to okazało się, że się dostałam. Ach, świetnie. W takim razie jesteś na biochemię, no tuż przed maturą, w tym sensie, że jesteś w klasie maturalnej. Czy nie żałujesz tego wyboru? Czy rzeczywiście ten profil spełnia Twoje oczekiwania? Nie, dokładnie, po prostu jeszcze jestem na mat biochemię, przepraszam, tak się zaplątałam trochę. Oczywiście, że spełnia moje oczekiwania. Jestem bardzo zadowolona, bo dostałam możliwość rozszerzania również właśnie biologii, ponieważ jak poszłam do szkoły, to miałam rozszerzoną tylko matematykę i chemię, a udało się mi też rozszerzać biologię, która była też również dla mnie ważna. Mhm. Więc to taki duży plus według mnie dla szkoły. Czyli to jest tak, że zachęcasz te osoby, które myślą właśnie o biochemii, które myślą o różnego rodzaju studiach związane z tymi, bo dzisiaj to nie tylko medycyna, farmacja, ale mnóstwo kierunków, które związane są z tymi przedmiotami. Czy wasza szkoła jest szkołą, w której rzeczywiście ścisłych przedmiotów raczej się dobrze uczy? Bo ja słyszałam sporo o tym, że jest dobra, jeśli chodzi o języki. Jak byś powiedziała, czy to ty tylko ściślaków zapraszasz do niej? Uważam, że język polski pod względem mojej nauczycielki jest bardzo dobry. Ale też słyszałam dobre słowa o innych nauczycielach polskiego. Sama pani doktorka jest nauczycielką polskiego i też wiem, że dość dobrze naucza. Więc pod względem polskiego tak. Pod względem historii niestety troszeczkę według mnie gorzej, ponieważ taka nauczycielka, która mnie uczyła historii, bardzo dobra według mnie, niestety odeszła już na emeryturę. A jak jest w przypadku języków obcych? Jakich można się uczyć oprócz angielskiego? Czy są klasy językowe? Ogólnie z tego co wiem, to jest klasa dwujęzyczna i ona jest klasą również humanistyczną i tam uczą dobrze nauczyciele od angielskiego, z tego co się orientuję. A poza tymi języki obce, te drugie języki, to w nas w szkole jest taka opcja, że możesz wybrać jaki chcesz język i jak się zbierze grupa, no to będziesz się uczył tego języka. Mhm. Więc według mnie jest to bardzo dobre, ponieważ właśnie możesz wybrać jaki chcesz i wtedy uczysz się jakby całym rocznikiem. A co to znaczy, jaki chcesz? Co to znaczy, jaki chcesz? Właśnie, tak, nie dodałam niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego i francuskiego. Te cztery, tak mi się wydaje. Jaki wymiar godzinowy? 2 godziny języka obcego w normalnej klasie. Nie wiem, nie wiem, jak jest w klasie dwujęzycznej. A powiedz mi, czy twoja szkoła, oprócz tego, że uczy, jak to szkoła, jest miejscem, w którym dzieją się ciekawe wydarzenia? Młodzi ludzie mają jakieś kółka zainteresowań, jakieś, nie wiem, czy bierzecie udział w debatach oksforskich, czy są jakieś kółka filmowe, artystyczne? Czy to życie społeczne i życie kulturalne w szkole istnieje? Powiem tak, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie ze względu na kwarantannę. Ale wiem, że są kółka debatanckie. W tym roku mamy bardzo dobry samorząd. U nas samorząd jest na rok kalendarzowy, a nie szkolny, więc ten samorząd, który był wybrany na 2021 rok, jest bardzo dobrym samorządem. Miał dużo sporo takich inicjatyw. Z tego co pamiętam, to mieliśmy nawet pod koniec roku szkolnego tamtego turniej w LOLa gamingowy, więc tak na plus dla osób, które się tym interesują. I też nasza szkoła też ostatnio organizuje festiwal retro, CKH, pierwsza taka większa, taka naprawdę duża inicjatywa w tej szkole, tak głównie dla uczniów. To nie jest taki otwarty festiwal, tylko głównie dla uczniów, tak też na plus według mnie. Czyli chcesz powiedzieć, że towarzysko to dobre miejsce. Lokalizacja. Czy to jest tak, że te osoby, które chodzą do szkoły są raczej z okolicy szkoły, czy to są uczniowie z całej Warszawy i pod Warszawy? Jak ty to widzisz? Żeromski zbiera osoby spoza Warszawy, ponieważ mamy bardzo dobry dojazd pociągami, bo Żeromski jest obok Warszawy Ochota, więc mam dużo znajomych w klasie właśnie spoza Warszawy, z Otwocka czy z Podkowy Leśnej. I zdecydowanie mniejszość osób jest z Warszawy, więc według mnie dojazdowo jest bardzo dobrze.
Jakbyś miała podsumować i powiedzieć, dlaczego warto iść do Żeromskiego, to jakie są twoim zdaniem główne atuty szkoły? Według mnie głównymi atutami Żeromskiego jest zdecydowanie matematyka i biologia, ale również to, jak według mnie dużą wolność daje Żeromski w niektórych obszarach typu nauki, przy nauczaniu indywidualnym czy przenoszeniu się z klas do klas, więc tu według mnie też na duży plus, mówiąc o wolności właśnie w szkole. Czyli elastyczność. No dobrze, to zapraszam do Żeromskiego. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Również dziękuję.